Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Orkowy Wódz i dzisiaj zapraszam na kolejne powtórki z Mistrzostw Polski 2020 z ostatniej, piątej kolejki zmagań drużynowych i na celowniczek wziąłem sobie mecz Ave Sarmata, który jak widać zagra dla nas Wybrzeżem Wampirów oraz Namelesa, który w odpowiedzi zagra dla nas Krasnoludami. Wziąłem sobie ten mecz, gdyż Nameles pisał ostatnio u Arminiusa na strumyku, że jego mecze mało się pojawiały, dlatego w pierwszej kolejności, znaczy się, no, mówiłem już mecz Alexa z Mikelem, ale zaraz po otrzymaniu paczuszki wyszukałem sobie ten mecz, no i żeby nikt nie czuł się poszkodowany, przejdźmy sobie już do omówienia buildów. A więc Ave Sarmat swoimi piratami wystawił dla nas pierwszą linię w postaci bandy artyleryjskich zombie, razy 3, 2 razy artylerię pokładową, z tyłu widzimy 2 razy bombki, tutaj widzimy jeszcze 2 razy zombiacze z muszkietami, mamy karonadę oraz 2 razy moździerze. Całe te artyleryjskie, że tak powiem, jednostki są wspierane przez upiora artyleryjskiego, który zapewne tutaj będzie buffował ostrzał. Mamy również hrabię Noctilusa na swoim konstrukcie z... co on tutaj ma dla nas? Z inwokacją Neheka oraz tą swoją umiejętnością przyzywania zombie. Tego czaru przyzywania zombiaczy nie widzę. Tutaj na flance widzimy również jeszcze 2 razy wielkie nietoperze w powietrzu oraz w lesie raz zdętego trupa wraz z artylerią pokładową. A więc trzeci oddział artylerii pokładowej. Tymczasem Nameles swoimi krasnoludami ma na pierwszej linii górników z Ekrunt, tych rorowych górników z ładunkami, żelaznych rębaczy rorowych, zwykłych górników z ładunkami oraz jeszcze jednych, czyli 3 razy górników z ładunkami, w tym raz rorowych oraz jednych rorowych rębaczy. Na drugiej linii widzimy na flankach długobrodzi oraz na flance długobrodzi oraz 3 oddziały gromowładnych. Na środeczku mistrz run. Jakie on tutaj ma dla nas runy? Mistrz run, który ma runę odpornościową, runę zmniejszającą prędkość oraz runę dodającą pancerz. Z tyłu znowu widzimy krasnoludzkich wojowników, zabójców, krasnoludzkich wojowników oraz działa razy 3. Przejdźmy już do samej powtóreczki, zobaczmy sobie. Interesuje mnie, kto tutaj wygra tą dystansową wojnę, aczkolwiek widzę tutaj, że Nameles już podchodzi swoimi krasnoludami. Wydaje mi się, że wystraszył on się, że może, widząc tyle artylerii po stronie wampirata, że może on nie wygrać tej walki artyleryjskiej. Aczkolwiek jak widać, to działa radzą sobie bardzo świetnie tutaj z tymi moździerzami. Jedne już praktycznie wyparowały, aczkolwiek tutaj widzimy, że im się dyscyplina wróciła. Upiór artyleryjski odpala swoje zbufowanie, czyli daje im celność i umiejętność przeładowania. No i zobaczymy, tutaj widzimy, że Ave Sarmat oblatuje tymi wielkimi nietoperzami, będzie on pewnie próbował siadać na działa, aczkolwiek nie będzie to proste, gdyż w pobliżu są zabójcy oraz już wycofuje tutaj krasnoludzkich wojowników na Meles, bardzo fajny ruch. Ostrzał jest wciąż kontynuowany, tutaj w żelaznych rębaczy bardzo dobry wybór, gdyż te jednostki będzie ciężko zabić czymkolwiek innym. To jest jednostka z ogromnym pancerzem. No i za niedługo będzie zderzenie pierwszych lin, wybaczcie. No i wielkie nietoperze siadają tutaj na 2 działa. No i już powinien tutaj na Meles reagować, tak? Już powinien tutaj rzucać swoje te, żeby bronić te działa. Gdyż za chwilę może być troszeczkę za późno, jak widzimy tutaj te działa, dyscyplina im się sypie, życie schodzi też masakrycznie. No, rzucił on, odpowiedział on swoimi zabójcami oraz krasnoludami, wojownikami, aczkolwiek jest to troszeczkę za późno, jak widzimy jedno działo, drugie działo się już posypało.
są w odwrocie. No i tutaj tak samo ci górnicy rzucili swoje ładunki, stoją, a moim zdaniem powinni szarżować. Gromowładni odpowiadają ogniem, ostrzeliwują one tą bandę artyleryjskich zombie. Tu widzimy, że jedni długobrodzi dopadli tą artylerię pokładową, no i wykosili oni ją praktycznie do zera. Mają teraz wolną rękę do ataku na punkt artyleryjski, że tak powiem, wroga. Zobaczmy sobie, wzdęty trup dalej stoi w lesie. Tutaj na plecach jest kontynuowany ostrzał w krasnoludzkich wojowników oraz górników. Tutaj widzimy, że jeden oddział krasnoludzkich wojowników goni tą artylerię pokładową. No i zaraz tutaj zacznie się tak znowu objeżdżanie. Moim zdaniem tutaj już powinny te krasnoludy olać tych banda artyleryjskich zombie, próbować tutaj wbijać, a ostrzał kierować na banda artyleryjskich zombie z bombami. Tymczasem z tyłu zobaczmy sobie. O, zombiacze przyzwane przez hrabię Noctilusa. Będą one pewnie szarżować na tych gromowładnych. Tu widzimy, że mistrz run ma już tylko połowę życia. No i tutaj też nieciekawa sytuacja, bo te wielkie nietoperze cały czas tutaj gnębią te działa. Jak to widać, krasnoludzcy wojownicy oraz zabójcy potrzebują bardzo wiele czasu, żeby się ich pozbyć, co jest dosyć niekorzystne dla Namelesa, gdyż no, ma on wyłączone, tak, powiedzmy sobie, 2/3 ze swojej artylerii, co jest strasznie niekorzystne. Ona w tym czasie mogła spokojnie ostrzeliwać hrabię Noctilusa, ale widzimy, że już tutaj dopadł on swoimi krasnoludzkimi wojownikami tego hrabię. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Zombiacze się sypią powoli. Aczkolwiek tutaj ta banda artyleryjskich zombie z muszkietami, ona bardzo fajnie tutaj od boku ostrzeliwuje tych żelaznych rębaczy, bije im prosto po plecach. Tymczasem te trzy oddziały, no ja bym je rozdzielił. Jedną bym puścił tu, jedną tu, jedną tu i starał się ostrzeliwać wszystko tak jakoś porówno, a tymczasem one stoją. Aczkolwiek nie, widzimy, że tutaj gromowładnie odpowiadają ogniem tą bandę artyleryjską. Wzdęty trup. No jak zwykle ominąłem, co tam zrobił ten wzdęty trup, no wybaczcie. Ale tak bardzo się ciekawiło, ale widocznie porobił tutaj, bo widać, że te oddziały wyparowały w trybie natychmiastowym. Plus kontynuowany jest ostrzał tej artylerii pokładowej, no i rozleciały się tutaj, to one się najprawdopodobniej już nie wrócą, jeżeli ten ostrzał będzie wciąż kontynuowany. Tutaj hrabia Noctilus walczy z jednym oddziałem krasnoludzkich wojowników, tymczasem drugi stara się tutaj najprawdopodobniej obiegać i wbijać na plecy tej artylerii. No i tak mi się coś wydaje, że trudno będzie to ugrać krasnoludowi, ponieważ z tego co widzimy, tutaj dwa oddziały, zostały mu już tylko dwa oddziały krasnoludzkich wojowników. Tutaj widzimy, zabójcy biegną też do starcia, gdyż te nietoperze zostały przegonione. Można już spokojnie, moim zdaniem, rzucić tych krasnoludzkich wojowników również. Jedno działo kontynuuje ostrzał, drugie również. Zobaczmy, czy to się wróci. Tutaj się morale wróciło. Można ich spokojnie wracać do swoich maszyn oblężniczych. Aczkolwiek tutaj widzimy, że jest nękany Nameles z każdej strony tym ostrzałem. Teraz wchodzi bezlitosny ostrzał tych band artyleryjskich zombie z muszkietami w mistrza run, plus z tej strony jeszcze artyleria pokładowa. No jest dosyć nieciekawie, tak? Tutaj sami gromowładni mogą nie dać rady, aczkolwiek tu długobrodzi mogą się spokojnie rzucić na tych, wyłączyć ich, żeby nie strzelali te jedne muszkiety. Tutaj ci krasnoludzcy wojownicy, oni bardzo długo walczą z hrabią Noctilusem, ale zobaczcie sobie, oni nie zadają praktycznie żadnych obrażeń. Ile on ma pancerza na tym swoim konstrukcie? 75, a oni przebicia pancerza niestety nie mają. Aczkolwiek tu widzimy tą drugim oddziałem związał on walce fajnie te moździerze, nie pozwalając im strzelać. Aczkolwiek tutaj te jedne karonady są praktycznie nieruszone, ale one chyba nie strzelają w ogóle. One mają prawie całą amunicję, to jest dziwna sytuacja. A nie, no jednak strzelają, jednak coś tam strzelają. I tutaj te moździerze też, niby są związane z walką, a strzelają po tych gromowładnych. No niekorzystnie wygląda to wszystko dla Namelesa. Tutaj
Wciąż nie, ten oddział, on stoi sobie bezpiecznie. Widzimy, że Lord się złamał, no i pasek powoli pokazuje dużą przewagę na korzyść Aves Armata, tak? Jest tych oddziałów tutaj jeszcze trochę, no ale są one wciąż nękane, tak? Z każdej strony są one nękane przez ten ostrzał. Tutaj. No a krasnolud jest zbyt wolny, żeby się teraz rozdzielać i wszystko to gonić. No jest to bardzo niekorzystna, że tak powiem, sytuacja dla Namelesa. Tutaj w ogóle ta pozycja, którą on ma, jest swoimi oddziałami praktycznie w centrum. Jest z każdej strony ostrzeliwany. No bardzo niekorzystnie to wygląda dla niego. Gdyż żeby to wszystko gonić, musiałby on rozdzielać swoje jednostki, bądź gonić każdą po kolei, ale to też nie ma sensu, bo będzie gonić wszystkimi oddziałami jeden oddział, który będzie uciekać, a tymczasem Aves Armat będzie mógł go bezkarnie tego bloba ostrzeliwać na plecy. Aczkolwiek widzimy, że działa zaczęły strzelać, walczą one tutaj. A nie, to zabójcy zostali rzuceni, bardzo fajnie, no to jest chyba jedyna szansa, która może uratować tutaj Namelesa. Zabicie tego Krabi Noctilusa, aczkolwiek my tu mamy jeszcze gdzieś... A nie, chyba on już wyparował ten upiór artyleryjski, został tutaj chyba rozgromiony. Tutaj widzimy, że Mistrz Run się wrócił. On by mógł spokojnie stanąć w tym dołku i robić już tylko jako leadership. Gdyż ma on tylko 319 życia, jest to nie za wiele. No i widzimy, że tutaj sytuacja się trochę odmieniła, tak? Zabójcy tutaj robią tego Krabi Noctilusa jak chcą. Plus jeszcze Nameles wspiera go ostrzałem z dział oraz ostrzałem gromowładnych. No i zobaczymy, bardzo ciekawa sytuacja. No moim zdaniem śmierć Noctilusa może tutaj przeważyć na korzyść Namelesa, tak? Musi się on tylko postarać, żeby się go pozbyć. Robi to, stara się to robić. Tutaj widzimy, że również zaczął on ostrzeliwać tą bandę, artylerię pokładową, wybaczcie. Aczkolwiek tutaj Noctilus jeszcze się leczy inwokacją. No i zobaczymy, no tutaj garstka zabójców, ilu ich zostało, 22 plus krasnoludcy wojownicy rzucają się na niego, będą go próbowali osaczyć. No i bardzo ładnie to wygląda, no szczerze powiedziawszy, myślałem, że krasnolud to przegra, aczkolwiek widzimy, że wyciąga to, tak? Że krasnolud to wyciąga powoli, ponieważ wszystkie jednostki zombiaków się rozleciały. A tymczasem krasnolud zaczyna wychodzić z przewagą, no. Ciekawa sytuacja, ciekawa. Pasek się odwrócił na korzyść krasnoludów. No i najprawdopodobniej będziemy mieli bardzo fajne zwycięstwo krasnoludów w tej bitwie, tak? Krabia się rozlatuje, dokładnie i mamy zwycięstwo krasnoludów. Zobaczmy sobie, kto co tutaj porobił. Interesują mnie tutaj ten zdęty trup, zabił 31, on się rzucił tam na tych górników najprawdopodobniej. Aczkolwiek zobaczcie sobie, tutaj jedni gromowładni 102, ci górnicy tymi ładunkami porobili straszną siekę z tych wszystkich zombiaczy z pistoletami. No, żelazni rębacze również, a więc bardzo ciekawy mecz, bardzo mi się podobał. Było to, wyglądało to na porażkę krasnoludów, aczkolwiek sytuacja diametralnie się odwróciła i Nameles zdobywa jeden punkcik, tak? Zdobywa jeden punkcik, bardzo fajnie. Zobaczmy sobie powtóreczkę numer 2. Jak widzicie, trochę tych powtórek znowu mam. Tak. I tymczasem w drugiej bitwie Nameles wystawił dla nas królów grobowców. Tymczasem Aves Armat wystawił dla nas skaweny. Skaweny przeciwko królom grobowcom. No, dosyć ciekawie. Skaweny są dosyć strachliwe. Królowie grobowców to taka dosyć wyporna, że tak powiem, frakcja. Zobaczymy, jak to się wszystko tutaj potoczy, jak to się sprawdzi. Ale to omówimy sobie buildy już w samej bitwie. Ponieważ, jak już wspomniałem, jest mi tak najwygodniej. Mogę sobie posprawdzać umiejętności i tak dalej.
Aczkolwiek widzimy tutaj trochę mobilności, co jest bardzo fajne. Ponieważ skaweny niestety nie mają przeważnie czym gonić tych jednostek takich podjazdowych. Są oni skazani na przyjmowanie tych szarż na siebie. Ale mamy tutaj szczuroogry, które mogą bardzo skutecznie odpowiedzieć na te szarże i bardzo szybko wyłączyć te jednostki. A więc zwolnijmy sobie i omówmy sobie buildy. Zacznijmy może od skavena. Skavena Ave Sarmata. Na pierwszej linii tutaj na trzonie widzimy włóczników szczurzych niewolników. Wybaczcie. Klan braci z tarczami. Szczurzy niewolnicy z włóczniami. Klan braci z tarczami. To takie przemieszanie właśnie szczurzych niewolników z włóczniami plus klan braci. Tutaj widzimy moździerze. Tutaj są klan bracia z tarczami, ci rorowi, to są najprawdopodobniej ci z tymi płonącymi mieczami, tak, dokładnie. Szczuroogry, razy dwa. Tu widzimy działo z patrzy błyskawic, osłaniane przez szturmoszczury z halabardami. Mamy jeszcze dwa oddziały spacz rusznic, spacz inżyniera, oraz gdzie tu jest szefunio tego wszystkiego. O kurde, gdzie on jest? Gdzie on się schował? Aha, tutaj jeszcze widzimy, coś jest. Dokładnie, tutaj mamy jeszcze triady Eshin w wangardzie na tyłach oraz mistrz śmierci Snikcz. Mistrz śmierci Snikcz, tak. Tu widzimy jeszcze... zostało najprawdopodobniej przyzwiane. Nie, tutaj również w wangardzie triady Eshin, a więc mamy... dosyć taki vanguard rozłożony. Jeden oddział triady Eshin tu, drugi tu. Tymczasem u Namelesa Tomb Kingsy wystawili na pierwszej linii. Mamy szkieletów wojowników, wojowników na hekery oraz szkieletów wojowników. Widzimy dwa razy szkieletów łuczników. Tutaj widzimy dwa razy katapulty wrzeszczących czaszek. Bardzo fajny wybór, gdyż te kule zbijają dyscyplinę, skaweny się mogą bardzo szybko rozlecieć, oraz jeden sarkofag dusz, aczkolwiek niekorzystnie, ponieważ już te triady Eshin to dopadają. Tutaj raz jeźdźcy, nehekery i szkieleci wojownicy. Tutaj mamy Arkana. Zobaczmy sobie, co tam Arkan dla nas ma. On ma pijawkę dusz, los biuny. Dokładnie. Jeszcze raz szkieletów włóczników. Tutaj dwa razy grobowi łowcy. Tym raz ślepia pustyni, cirorowi. Oraz tu widziałem jeszcze w wangardzie dwa razy kawalerię szkieletów. A więc przejdźmy już do samej powtórki. Tutaj jak widać te triady Eshin wbiły się w te wszystkie niekorzystnie dla Namlesa. Wbiły się one tutaj w te wszystkie oddziały strzelające, aczkolwiek Namles zareagował błyskawicznie i rzucił już on tutaj swoich szkieletów wojowników, włóczników oraz tutaj tą jazdę, tą kawalerię. No i zaczyna się tak takie zamykanie tej cebulki skaweńskiej. No tutaj ci grobowi łowcy, jeżeli oni dopadną te wszystkie oddziały, no to może być nieciekawie. Tutaj widzimy, że Ave Sarmat idzie do przodu, zostawiając odsłonięte praktycznie swoje spaczrusznice oraz działo. No niestety jedni szturmoszczury z halabardami nie powstrzymają tyle oddziałów jazdy. Tutaj widzimy, że ostrzał tych grobowych łowców no jest bezlitosny dla tych szczuroogrów. Tutaj triady Eshin się rozleciały, ostrzał może zostać kontynuowany. Tutaj te jedne triady Eshin, one dopiero teraz ruszają się do ataku. No jest to trochę za późno, gdyż one są zbyt daleko. Widzimy tutaj, że szczuroogry przebiły się przez pierwszą linię i dopadły tych łuczników. Arkan walczy z klan braćmi starczami. No i tutaj zaczął się rozgardiasz, tak? Tutaj, tak jak mówiłem, te jedne szturmoszczury z halabardami oraz ci włócznicy, oni tutaj nie są w stanie bronić tych wszystkich oddziałów. Tu widzimy jakieś piękne przechwycenie w ogóle przez te oddział szkieletów oraz arkana tych spacz rusznic. No, bardzo ładnie to wyglądało, tak?
No Namles tutaj widać bardzo solidnie wybudowuje sobie przewagę. Widzimy, że pełno skaweńskich oddziałów już się sypie. Tutaj Arkan spokojnie mógł zostawić spaczrusznicę i się wycofać, gdyż spacz inżynier się tu pojawił. Jedzie on teraz pewnie wspierać swoje oddziały tutaj. Widzieliśmy los biuny rzucone na spaczrusznicę. No Namles tutaj wyłącza całe strzelnictwo Skavenowi, gdyż wie, że gdy on się tego pozbędzie, no to całą resztę zrobią za niego jego katapulty, które jak widzicie tutaj po każdym strzale ta dyscyplina schodzi niemiłosiernie. Dopadł on teraz, Namles dopadł teraz tego spacz inżyniera. No i moim zdaniem to już jest cienko, tak? Tu widzimy, że mistrz śmierci Snitch rzucił się również na to całe strzelectwo, ale tutaj już w odpowiedzi zostały rzucone po raz kolejny te szkieleci wojownicy oraz jeźdźcy na Nehekery. Tutaj triady Eshin dopadły tych łuczników, no. Łucznictwo wyłączył bardzo skutecznie Ave Sarmat, z tego co widać, no ale tutaj nie jest w stanie tak szybko pozbyć się całej tej artylerii, tak? Jest bardzo dobrze osłaniana tutaj. Wycofany sarkofag już może kontynuować ostrzał. Tutaj widzimy, że te ślepia pustyni oraz ci grobowi łowcy plują sobie po tych w ogóle szturmoszczurach z halabardami jak chcą. No i nieciekawie. Pasek pokazuje już przewagę na korzyść królów grobowców. Nic dziwnego, ponieważ tutaj Namles zagrał to moim zdaniem perfekcyjnie, tak? Objeżdżając tutaj to wszystko i wyłączając bardzo skutecznie całe strzelectwo Skavena. Przechwytając w ogóle tutaj tym... To mi się bardzo podobało, te przechwycenie tych spaczrusznic. No to było niesamowite, bardzo ładnie to wyglądało. No jak widzimy tutaj Arkan cały nieruszony, no moim zdaniem już Skaven nie jest w stanie tego ugrać, tak? Gdyż Arkan jest cały nieruszony, już nie ma go czym zabić. Tutaj widzimy, że te resztki spaczrusznic kontynuują ostrzał, ale gdy Namelez się tylko zorientuje, to rzuci on pewnie tutaj tych swoich grobowych łowców bądź inną jazdę, żeby to jak najszybciej wyłączyć. Tym bardziej, że zostało tam tylko 8 modeli. No tutaj te same triady Eshin pośród tylu wszystkich szkieletów i nieumarłej armii, no nie da sobie rady. Tutaj Snitch radzi sobie całkiem nieźle, aczkolwiek on sam może tego nie ugrać. Tutaj widzimy, że Arkan po raz kolejny szarżuje, żeby przepędzić te triady, tak, żeby to złamać wszystko. On budzi strach, sieje terror. No i praktycznie cała armia Skavena się rozlatuje. Tu widzimy, że jeszcze Ave Sarmat robi co może i próbuje powstrzymać tego Arkana, aczkolwiek jak widzimy cała armia skaweńska się załamała i mamy wzorowe zwycięstwo moim zdaniem, tak, wzorowe zwycięstwo królów grobowców nad Skavenami. Zobaczmy sobie kto co tutaj porobił. No zobaczcie sobie, ta jedna katapulta 121, no były to co prawda zwykłe tam jakieś szczurzy niewolnicy. Aczkolwiek zostali oni bardzo skutecznie przepędzeni. Te wjazdy na plecy, które powyłączały bardzo skutecznie te całe strzelectwo skaweńskie, plus przechwycenie Arkanem tych jednych spaczrusznic, no moim zdaniem bardzo wzorowo zagrane, bardzo pięknie, podobało mi się to. Dziękujemy obu graczom, Namlesowi gratulujemy zwycięstwa, Ave Sarmatowi gratulujemy podjęcia walki, życzymy obu panom powodzenia w kolejnych bitwach, no i do usłyszenia, czołem!